Mężczyzna, który postrzelił dziś po południu w Zabrzu kobietę, został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło w osiedlowym sklepie w centrum miasta. Kobieta jest ranna, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło kilkanaście minut po godzinie 12 w sklepie mięsnym na ulicy Skłodowskiej. Do placówki handlowej wszedł 61-letni mężczyzna, który z broni prochowej oddał strzał w kierunku ekspedientki. 43-letnia kobieta niegroźnie została ranna w brzuch. Dzięki interwencji świadków zdarzenia, którzy uniemożliwili ucieczkę z miejsca zdarzenia sprawcy, policjanci zatrzymali mężczyznę. Na razie nie są znane przyczyny ataku. Policja nie wyklucza, że mógł znać ją wcześniej.